I śmigamy. Jedziemy sobie do przyjaciela. Jeszcze kawałek nam został. Dojeżdżają jeszcze inni znajomi. Dokładnie. Także zostajemy na noc, słuchajcie. Skakujemy do Bali. Kraty browarów w bagażniku już są, także kto będzie mógł, to wypije. Ja tam wiadomo wypiję. No może dwa dam radę. Ja mam zeróweczkę. Ale już słyszałam, że jakieś winko grzane. Może będzie. Nie, nie, ja mam zeróweczkę. Winko grzane no, najbardziej tak, w ciepłej Bali? No tak, ale ja tak wiesz, ja tak wina w ogóle nie piję, nie? A no. Bateria kipła, nieważne. O czym my w ogóle mówiliśmy? Na czym skończyliśmy? Na winie grzanym. No, przydałoby się. No jak będzie tak zimno, to rzeczywiście, nie? Bo nocy już jest 3 stopnie. W dzień było przepięknie, słonecznie. Nawet teraz nas nie widać, Emil. Aha. No to zapalimy światełko. Będzie nas widać. A nie masz tego przy kamerze, nie? Nie, nie mam tego, ale to by nas za mocno świeciło i byśmy nie mogli się ty byś nie mogła się skoncentrować na jeździe, no, no, a ja bo tak, bo ja jakoś tak miałam też. Niestety, się... tak to bywa. Magda zawsze jeździ samochodem, a ja wtedy sobie siedzę. Dlatego ja się relaksuję, a ona się koncentruje. Dokładnie. A bo Rysek właśnie tam mówi, bo nie ma mikrofonu, że on sobie śpi. My obładowani tutaj, wszystko co trzeba. No pewnie. Jest wzięte. Bierzemy sobie wszystko, żeby... Ale zobacz, jak fajnie droga zrobiona dla rowerów. Żeby wszyscy mieli. Oświetlona od razu, super. Nie, zobacz. Bardzo ładnie. Ładnie. Także słuchajcie, alkohol, jedzenie będzie z każdej strony, kto dojeżdża, także stoły pozostawiane. Jedzenie, no, jedzenie będzie, nie? Także no. Fajnie. Już nie będzie grilla, tylko będzie wielkie ognicho. O, a się pytałam właśnie przyjaciela, czy parówę na kiju, każdy sam, samoobsługa. Czy ma mleko, też właśnie do kawy, jak kawę czy herbatkę człowiek by chciał wypić. No, Bali na działaczce. Działka taka rekreacyjna. Ja jeszcze nie byłam, także dopiero pierwszy raz jedziemy z Borysem, nie? Bo Borys też nie był. Ja byłem motorem swoim, który sprzedałem, którego już nie ma. Na rzecz, widzieliście czego? Na rzecz domu. Ale wiecie, ja wam powiem tak, wiecie ile ludzi sprzedaje swoje na przykład samochody i motory? Ja już słyszałem to cały czas. Jak ktoś rozpoczyna budowę, zawsze idzie pod młotek lepszy samochód i zostaje w rodziny taki gorszy jak ta Skoda, słuchajcie. Słuchajcie, domy, dom przy domu, nowo wybudowany, w trakcie budowy, no mnóstwo tego. Na każdym kroku, gdzie nie przejedziemy tutaj, a kawałek dopiero jedziemy, to naprawdę... Tu akurat starsze domy, nie? No, ale tam były no, zaczynają naprawdę, się. No, teraz. Albo o, tam, zobacz, pełno też. Ja, tam już całe jeszcze bez dachu, niektóre z dachem z już. Przyczepy nawet, zobacz, budują okna, i śpią, to... jak to się mówi. Mnóstwo, tu jest mnóstwo, nowe no. Domy. Wszędzie budują, wszędzie. No dlatego no. Stal po 300% do góry. Wszędzie, to nowe domy. Tak, no wszędzie. Piękne. Gratuluję wam wszystkim, naprawdę. Jestem dumny z was, rodacy. Tylko szkoda, że kurczę, Polska nakazuje wziąć wam kredyt na całe życie. A ludziom z imigracji jakoś nie. Można pojechać, pracować ciężko i przyjechać i budować dom za gotówkę. I dużo Polaków to robi. To co? Tak, ale... Mieliśmy inaczej, czy nie mieliśmy? Ale w Anglii też mi trzeba było wziąć kredyt na dom, bo inaczej człowieka by nie było stać, żeby sobie za gotówkę, bo wiadomo, w Anglii też inne pieniądze. No, ale wiadomo, no... No tak, ale weź Magda pod uwagę, no, że tam kredyt... inaczej trochę tak, że tak. Tam kredyt dają i kredyt jest dla ludzi. No, i tutaj no, właśnie no. Koło się zamyka. Bo tam kredyt dla ciebie robi tobie pieniądz, a w Polsce kredyt w Polsce robi dla banku pieniądz. Mm-hmm. No tak, no jak można pożyczyć, zgaduję, nie wiem, strzelam 100 tysięcy, a oddać, nie wiem, 150.
Oprocentowanie na banki też widzisz. No dobrze, ja wszystko rozumiem. No, wiadomo, tak. To teraz możesz policzyć, ile lat musisz pracować, żeby te pieniądze oddać i ciężko na nie pracować. I to jest jeszcze nawet nie kredyt spłacany. Stop, Maksiu. Dobrze, ale tutaj nie będziemy się... Nie będziemy w żadne takie dyskusje wchodzić, ponieważ dzisiaj jest dzień, tak jak ja powiedziałam, na moim kanale. Nie wiem, czy to będzie na moim, czy na Emila. Na twoim, kochanie. Na moim, aha, no to zobacz, jak ja powiedziałam, to będzie dzień, wieczór, weekend relaksujący, tak? Także ja się nie chcę niczym denerwować, stresować, tylko sobie... To poprosimy o same przyjemne komentarze. Z moim kochanym synkiem i mężem i psiaczkiem. Ja tylko jestem najlepszy. Wszyscy wiedzą w tej rodzinie. Najkochańszy Borysek jest. Włącznie z pieskiem. Piesek też to wie. Borys number one. Dokładnie. Never can be different. Dobrze mówię? Nieważne. Czy to ważne, nie? Tak, tak. W Anglii nikt nikomu nie zwracał uwagi. Jak źle powiedział, jeśli źle coś się powiedziało, to uśmiechnęli się, wytłumaczyli, powiedzieli, że to powinno być tak, a nie inaczej ewentualnie. Tak, dokładnie. Nikt nikogo nie dyskryminował. Dokładnie. Każdy jakoś tam wytłumaczył, nie? Jeśli trzeba było, jeśli się czegoś nie wiedziało. No ale dobrze. Ja tak patrzę, bo ja tutaj nie jechałam jeszcze. W lewo będziesz. Widzę, więc patrzę i na nawigację. I tak troszeczkę do was tutaj staram się zagadać trochę. No ale wiecie, jak pierwszy raz tą drogą jadę, więc muszę się naprawdę troszeczkę skoncentrować. Zobaczcie to, kochani. Magda się musi skoncentrować. Na prostej, pustej. Emil, nie śmiej się, bo jadą samochody. Ja nie wiem, gdzie jestem. Zobacz, jaka... Przepraszam, za nami jest jeden samochód, który nas goni jak Pershing. Ale przynajmniej wiemy, że dojedziemy bardzo, bardzo bezpiecznie. Nie, no wiadomo, trzeba zobaczyć. Nie, ja mówię, tam nie jechałam, nie byłam. Także zobaczymy. Maksiu. Dobrze. Ile tu jest na już nagrywania, Misiu, co? Ty chcesz nagrywać? Wiesz co, nie z widzami moimi. Zobaczymy się już na działeczce. Tak mi się wydaje, że jak już będziemy się relaksować w Bali, w wodzie. O, zrobicie takie ujęcie. Oj, Maksiu, Borysku, co się za dzieje? 12 minut będziemy. Co się dzieje? Już, żebyś nie zamknęła, no. Siema, siema. Już jesteśmy u przyjaciela w domu. Już. Ale... Magda pierwsze, co to je? Chleb ze smalcem. Chleb z prawdziwym smaluszkiem, z własnej roboty. Mówię, nie no, muszę spróbować. A jeszcze do tego, słuchajcie, mamy, Emil też tam ma swoje. Znajomy zrobił nam grzanca z wina, także zdrówko. Na zdrowie, Dareczku. Oczywiście zdrówko. Piesek też by chciał. No ja próbuję. Słuchajcie, pierwszy raz w sumie. No właśnie. Dla mnie jest mocny. Mocny. Ale wiecie co? Może być, ale czuć, chleba ze smalcem prawdziwym nic nie przybije. Czuć przyprawy, słuchajcie, ale na pewno jest rozgrzewające. Tam jest pomarańcza też. Kurczę, no. Bardzo dobre. Nie piłam nigdy tego. Takiego właśnie. No, tutaj wam pokażę. A ten na moim kanale? No, na twoim. Dobrze, to Emil będzie opowiadać, ja chwilę posiedzę. No, a co ja mam opowiadać? Ja tu tylko pokażę, że Bali ma 39 stopni w tej chwili i idzie do góry. Taki bezprzewodowy termometr, który jest tam w wodzie i pokazuje temperaturę. Jak będzie miało 42, to się wbijamy na hura. O, tutaj nasz przyjaciel ma taki ołtarzyk, bo on kocha piwko, nie? Ja akurat kujawiak, ja nie wiem, no. Czy jeszcze w ogóle kujawiak, bo nie widziałam w sklepie. Nie ma, to jest tradycja, która zaginęła, Bóg wie dlaczego, najlepsze piwo na świecie.
A też ty piłeś naszego, tego piwa. Naszego regionu. Nie, no ja jedno wypiłem jako dzieciak takiego te piwka. Zobacz, Magda, jak ci się w ogóle tutaj podoba? Zobacz. Fajnie, romantyk. Siedzę, jak to Magda siedzi przy ciepłym tym kominku. Ciepluch, ciepluch. U góry jest Borys. Słuchajcie, jest bardzo ciepło u góry. Na dole też już jest fajnie, bo na początku jak się weszło, tak wiecie, myślałam, o kurczę, będzie chłodno. Bo nie, jest fajnie, jest cieplutko. Ja już mówię, się nie mogę doczekać, za chwileczkę wskakujemy do wody, do Bali, żeby się tam zrelaksować. Woda, naprawdę ja myślałam, że będzie chłodniejsza, bo tak z 38, my w Anglii tak mieliśmy, nie? 38 gdzieś? 39 to już na maksa. To już no 38 już przeważnie. Już wręcz było niekomfortowo dla nas, tylko no, nie wiadomo teraz, co bardziej będzie. Ale tutaj temperatura jest niższa, więc musimy zobaczyć, ale już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, jeszcze chwilkę właśnie akurat, mówię, rozgrzejemy się tutaj tym winkiem naszym. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, tak zupełnie wiecie, nie? Tak jak kiedyś, pamiętam za jakichś czasów, jak się jechało kiedyś z klasą na wycieczki właśnie w domkach drewnianych czy coś, a tutaj sufit, te są u góry drewniane, nie? Drewno u góry, drewno, drewniane schody, drewniane szafki u góry, fajnie, fajnie naprawdę, i łazienka, i toaleta, i wszystkiego można, i kuchnia, i można ugotować. I można ugotować i sobie się zrelaksować, zobaczcie, i sofy, i te fotele, u góry łóżka, i to nie jedno, tylko kilka łóżek, i to podwójnych, no kurczę, no naprawdę fajnie, dlatego ja mówię, nie wiedziałam, czy zostaniemy na noc, ale mówię, tak myśleliśmy, że być może zostaniemy na noc i rzeczywiście spakowałam wszystko potrzebne, żeby po prostu sobie tutaj posiedzieć, żeby w nocy tam, nie wiem, o 12 czy o 1 nie jechać, tylko tutaj się przespać. Także fajnie. Bardzo fajnie, zupełnie inaczej, ale mi się podoba. I mówię, przede wszystkim tu jestem przy ogniu naszym tutaj. To jest działka, słuchajcie, tak, i że wam powiem, to jest działka rekreacyjna, tak? To jest niedaleko jeziora też, zalewu w sumie. No, także fajnie. Fajnie, teraz będziemy sobie spędzać czas. Oczywiście będzie wrzutka, jak już będziemy na zewnątrz. W Bali. Tak, także też będzie dla was specjalnie zrobione. Jak spędzamy weekend? I to na tyle. No i Maksiu oczywiście. No Maksiu to dostał, wiecie, dałam mu takiego smaczka, żeby miał na dłużej. No i teraz się zajął, nie? Swoim. Potem będzie oczywiście też fajnie, ma ogrodzony tutaj znajomy. Także nie ma niebezpieczeństwa. Psiak może latać sam. Oczywiście wiadomo, no teraz jest z nami. Jak wyjdziemy na zewnątrz, to sobie będzie biegać na dworzu. No i to na tyle. Zobaczymy się w Bali już na zewnątrz. Jesteśmy, robimy grilla, słuchajcie, z ziemniaczkami. Zdrowie wasze, gardło nasze. Są zawinięte, tak, we folię, grill się robi. Kiełbaski są jeszcze w środku, bo to tylko tutaj troszeczkę wrzuciliśmy na razie. Tyle się zmieściło. To jest drzewo jakieś tam... Drzewo liściaste. Liściaste. Tak, specjalnie tutaj właśnie nam wędzi kiełbaski. I zaraz do Bali. No, już jest chłodno się zrobiło, ale mówię, wyjdziemy tutaj, bo jak się siedzi tutaj czy stoi, to jest, no wiadomo, cieplej, bo to ogień, nie? A tam do Bali już się nie możemy doczekać, także... Za chwileczkę też będziemy chodzić, najpierw sobie zjemy, a potem sobie już usiądziemy. Siedzieliśmy sobie w środku, też fajnie, bo znajomi dojechali, sobie możemy pogadać, także fajnie. U góry jest tak cieplutko, przyjemnie, że można sobie iść naprawdę tam, jak już tam się wejdzie, to się chce iść się położyć spać, nie? Tak fajnie. No, piesek też na dworzu, oczywiście tylko wszędzie ze mną. Zobacz, jakie fajne nawet ma tutaj zrobione, jakby z drzewa, z pnia drzewa też fajnie poukładane, takie stepy, nie wiem, jak to tam powiedzieć. O, jest, ja nie wiem, wiecie co, ja tutaj nie chcę mu tutaj otwierać, ale się dzieje, ja zaraz zerknę, wyczekajcie. O, para,
Wow, wow. Słuchajcie, 46 stopni 46 teraz stopni pokazywało w domu chyba. Pokazywało, tak, bo ma taki fajny właśnie wyświetlacz. Ale ogień, nie wiem, muszę zapytać, czy się pali, czy nie? Tak, bo ja wiem, że on to zamieszał sobie jakoś tam, bo to od dołu tam też inna temperatura. Ale tak, tylko zjemy i już wchodzimy. Wchodzimy, tak. Także uciekam też tam do Boryska, bo on jeszcze nie śpi. Jest w sumie, która jest godzina? 21, także... Co ty tutaj jesz już? Co ty jesz? Trawkę? No. I widzimy się też za chwileczkę. Ej, tutaj nie udawaj, nie udawaj. Nie udawaj, nie udawaj, ja tu kolę popijam. Pepsi. Pepsi sobie wrzucił, tak. Z cukrem. Ja jednego grzęca wypiłam. Oczywiście nie całą szklanę, tylko troszeczkę, żeby na posmakę. I potem mam zeróweczkę. I to wystarczy. Albo herbatkę. Maksiu, jesteś tu gdzieś? On to za mną wszędzie. Jak taki ogonek. Tu mieliśmy robić sobie sami, ale stwierdziliśmy, że jest za zimno, żeby przesiadywać i... Nie no, przy tym nie jest. Jakbyśmy tak byli blisko, to by nie było tak zimno. Ale lepiej nie ma jak to w ciepłym domu. Dokładnie. Także no. ja już uciekam i w gorącej bali. Chodź. Słuchajcie, otwieramy klapę. Bali. W domu pokazywało nam 50 stopni. Dlatego trzeba skorygować. Trzeba otworzyć, zamieszać i zobaczyć, żeby nie było za gorące. Bo wiadomo, trochę stopni spadnie z tego, co już słyszałam. To Działka i ja z kanału mają taką Bali, nie? Tak, oni też, tak, Działka i ja ma, no. Wow. Ale nie, gorąca jest. Naprawdę jest gorąca, także musi chwileczkę pewnie być odkryta. Za gorąca. Paruj. Masz, Magda? Tak, jest bardzo. Proszę, gorąca. Wiosłuj. Wiosłuj. O kurczę, zobaczcie, nie widziałam. Trzeba wymieszać wodę. Ale czad ty. Także teraz na pewno spadnie trochę temperatura. Tu jakiś złodziej chce węża dolewać. Zobaczcie. Zostaw pan tego węża. Zostaw to. Trochę zimną trzeba będzie dolać. Dobra, dolejemy, mamy, uciekamy, Magda. Tylko czy ja to dobrze chodź, tam mieszam. Wymieszaj i zobaczymy, jaka jest temperatura, bo ten pływak podaje temperaturę w domu. Ile jest i ten. I skakujemy. Wow, to jest tak dosyć ciężko się miesza. No, na tym pływaku jest termometr. To dawaj, wyławiaj go. Bo mi tu mój ziomeczek zza pleców, na termometr, tu jest termometr, to dawaj, zobaczymy, dawaj. Bo ja takich rzeczy nie wiem, co to jest, 50 stopni. Jest gorące. Dobra. Idziemy, czas się przebierać. Utopił się. Idziemy, cześć się właśnie mówię, przebierać w stroje. I skakujemy. Tak, w kąpielówki faceci. Szybko, bo zimno, jest na minusie na pewno. No na pewno, dobra, idę szybko to zrobić właśnie, żeby tam wejść już do tej ciepłej wody. Poczekajcie, bo muszę to odłożyć. Z wiosłem biegnie. Hej, hej, a ja już gotowa. Jest zimno, nie wiem, minus jeden, Emil? Na pewno jest minus jeden. Tak, bo coś tam mówili, że zamarzła woda. Tutaj gdzieś na zewnątrz. Raz, dwa, wskakuj i ja zaraz dobijam. 45 stopni mówili, że jest. Maksiu, ty nie idziesz ze mną. Jejku, poczekajcie, bo jest tak zimno tutaj na dworze, że Magda wchodzi do Bali. Emil, jak już będę, co? Tak. Słuchajcie, jestem już. Weszłam, ale było tak gorąco, że nie mogłam tutaj usiedzieć. Także wodą lałam z tego, z węża. Zimną wodą. Bo słuchajcie, teraz ile mamy? Emil, pokaż mi tutaj, ile mamy. Już widzę, dobra. 41,4. No, naprawdę. Teraz to wypas, teraz mi jest ciepło. Bardzo, bardzo przyjemnie, nie? Bardzo przyjemnie. Ale pierwszy moment mówię wam, że myślałam, że nie dam rady. Musiałam tutaj naprawdę tej wody dolać, bo i mieszać oczywiście.
bo aż parzyło, nie? No ale teraz tak, rzeczywiście można sobie fajnie posiedzieć. Bo i popatrzeć na gwiazdy. Bo te, dzisiaj tak, niebo jest bezchmurne i rzeczywiście gwiazdy, ten księżyc ładnie widać. Dobrze, Emil, idź się przebieraj i wskakuj do mnie też. Także to jest nasz relaksik. No proszę. A tam niespodzianka. Nie, ja tutaj nie piję, Borysek jest z nami, także ja dzisiaj nie, ale właśnie mówię, się zrelaksować i posiedzieć właśnie w ciepłym. Tutaj z Emilem, tutaj znajomi też jeszcze przyjdą, także troszeczkę posiedzimy, pogadamy. Słuchajcie, już jesteśmy. Korzystajcie z życia, tak jak my to staramy się robić w tej Polsce. Uśmiechajcie się więcej, żeby człowiek człowiekowi nie był wilkiem. I pozdrawiamy z tej zadzebistej Bali. Pozdrawiamy. Cześć, trzymajcie się, hejka. Pa.